uzasadnijmy ważne twierdzenie geometryczne, które mówi, że jeśli mamy okrąg styczną do tego okręgu oraz cięciwę, której jeden koniec jest punktem styczności, to wówczas kąt między styczną a cięciwą jest równy kątowi wpisanemu w ten okrąg, opartemu na łuku, który ta cięciwa wyznacza. Wiadomo, że wszystkie kąty wpisane, oparte na tym samym łuku, są równe. A zatem te wszystkie kąty są równe. Będziemy zatem udowadniać, że kąt między styczną a cięciwą jest równy każdemu z tych kątów wpisanych. Możemy wobec tego wybrać spośród nich taki kąt, który z naszego punktu widzenia będzie najwygodniejszy. Weźmy zatem kąt, którego ramię AB będzie przechodziło przez środek okręgu O. Wtedy ramię to będzie średnicą okręgu. Skorzystajmy teraz z dwóch znanych i wygodnych własności geometrycznych. Po pierwsze, w zielonym trójkącie kąt ACB jest prosty, ponieważ jest to kąt wpisany w okrąg, oparty na średnicy. Po drugie, jeśli O jest środkiem okręgu, to OA jest promieniem do punktu styczności, a zatem kąt między OA i styczną jest prosty. A teraz zastanówmy się, co możemy powiedzieć o kątach w zielonym trójkącie. Oznaczmy kąt BAC jako alfa. Oznaczmy każdy kąt wpisany, oparty na wyróżnionym łuku, jako beta. I w końcu oznaczmy kąt między styczną a cięciwą jako delta. Wtedy zaznaczony na niebiesko kąt alfa w sumie z czarnym kątem beta i zielonym kątem 90 stopni daje sumę wszystkich kątów w zielonym trójkącie, czyli 180 stopni. Zatem niebieski kąt alfa równa się 180 stopni minus 90 stopni minus beta. Jednocześnie ten sam niebieski kąt alfa możemy również wyznaczyć inaczej. Kąt prosty między promieniem a styczną składa się z dwóch części: niebieskiego kąta alfa i czerwonego kąta delta. A zatem nasz kąt alfa jest równy 90 stopni minus delta. Porównując dwa wyprowadzone wzory na alfa, otrzymujemy równość. 90 stopni minus beta równa się 90 stopni minus delta, co daje nam beta równa się delta. I to właśnie mieliśmy udowodnić. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.